Dzień dobry Państwu. Dzisiejsza konferencja odbywa się w rocznicę skoku na OFE. Tak się składa, że w tym momencie prezes Najwyższej Izby Kontroli przedstawia raport o wykonaniu budżetu zeszłego roku. W tym opisuje i nazywa rzeczy po imieniu, za co jestem wdzięczny Najwyższej Izbie Kontroli, że to była nacjonalizacja środków z naszych oszczędności po to, żeby obniżyć dług publiczny. Przypomnę, rok temu argumentacja, która była używana, była zupełnie inna. Sugerowano nam, że OFE są złe, że tak naprawdę jedynym sensownym rozwiązaniem na emeryturę jest tylko ZUS, że tak naprawdę nie chodzi o sytuację finansów publicznych, że dano niby Polakom wybór, a pamiętamy, jaki to był wybór, że jak nie podejmujemy decyzji do końca lipca, to automatycznie pieniądze lądują w ZUS-ie. Ja przestrzegałem przed demontażem OFE kilkakrotnie. Na początku, jak był skok na zmniejszenie składki, a drugi raz wtedy, kiedy rząd Donalda Tuska zaproponował, żeby przejąć 8% PKB, czyli 150 miliardów naszych oszczędności i obniżyć w ten sposób dług publiczny. Nie byłem sam. W zeszłym roku wystosowaliśmy listy do pana prezydenta z prośbą, z apelem o weto. To weto niestety nie miało miejsca, nie odbyło się. To był list 60 prawników i 150 ekonomistów, którzy apelowali o to, że to nie jest rzetelna debata, że to jest skok na nasze oszczędności i argumentacje, które były przytoczone w tamtym czasie, zniechęcały Polaków do oszczędzania. Przypomnę, że to, co się wydarzyło w zeszłym roku, sugeruje, że każdy musi dbać tak naprawdę o własne emerytury. Zachwiało to zaufanie do państwa, a i tak sytuacji w finansach publicznych to nie poprawiło. Dzisiaj rząd chwali się tym, że mamy niższy deficyt, że nie mamy procederu nadmiernego deficytu, no między innymi dlatego, że nastąpiło przejęcie naszych oszczędności w otwartych funduszach emerytalnych. Ja nie chcę sugerować, że OFE nie miały wad. Trzeba było je naprawiać. Ale co to za naprawianie OFE, przyjmując nasze oszczędności, a jednocześnie nie poprawiając tego, co w otwartych funduszach było złe? Chciałem tylko przypomnieć, że w przypadku OFE wprowadzono zasadę, że nie wolno w ogóle informować na temat OFE, nie miały możliwości informowania Polaków o wyborze. To tylko pokazuje, w jak restrykcyjnym państwie w zeszłym roku się znaleźliśmy, ze względu na to, że Jacek Rostowski chciał udowodnić, że miał rację. Państwa, w moim przekonaniu nasze emerytury przez to, że przyjęli nam część oszczędności z otwartych funduszy emerytalnych, będą niższe. Ewidentnie jest dzisiaj już problem z giełdą papierów wartościowych, w której spółki zamiast wchodzić, to wychodzą, czyli giełda papierów wartościowych ewidentnie straciła, ale najważniejsze jest to, że zostało podważone zaufanie obywateli do państwa. Mianowicie państwo może nam utworzyć jakiś system emerytalny, po 15 latach może nam zabrać pieniądze. Obawiam się, niestety, jak słyszę zapowiedzi PiS-u, te kilkadziesiąt miliardów rozdawanych ręką przez Beatę Szydło, że prawdopodobnie jedynym sposobem, jak będzie chciała to sfinansować, to jest właśnie skok na nasze pozostałe oszczędności w otwartych funduszach emerytalnych. Dobrze, że dzisiaj NIK przedstawia ten raport, bo pokazuje, że to była nacjonalizacja naszych pieniędzy i to na pewno w ten sposób nie buduje się ani państwa prawa, ani państwa, wobec którego obywatele mogą mieć zaufanie. Ja od 14 lat pracuję zawodowo. Płacę podatki, płacę składki. Gdy zaczynałam swoją pracę, odkładałam pieniądze na OFE. Wybrałam sobie swój fundusz emerytalny i cieszyłam się, że państwo daje mi możliwość oszczędzania na moją emeryturę na dwóch filarach. Gdy dowiedziałam się, że rząd chce zabrać pieniądze z OFE, nie mogłam w to uwierzyć. Partia, na którą głosowałam, która nazywa się Obywatelską, zabiera oszczędności swoich obywateli, bo powiedzmy sobie szczerze, w OFE pieniądze były, w ZUS-ie żadnych pieniędzy nie ma i ja czuję się przez nasze państwo okradziona. Jeżeli nie ma pieniędzy na wypłaty emerytur, dlaczego nikt nie zajmie się przywilejami emerytalnymi wielu grup zawodowych? Jest wiele grup, które są uprzywilejowane w kwestii emerytur, a ludzie tacy jak ja płacą składki, rząd te pieniądze zabiera, a jeżeli chodzi o emerytury, jesteśmy traktowani jak obywatele drugiej kategorii. I po tej całej sytuacji z OFE ja nie mam do naszego systemu emerytalnego żadnego zaufania. Wręcz obawiam się, że gdy dożyję emerytury, ZUS może w ogóle nie istnieć i mogę nie dostać żadnej emerytury od państwa. I ktoś może powiedzieć, że to jest przesada, że ja tak mówię, ale dla mnie przesadą jest to, że rząd lekką ręką utylizuje moje oszczędności z OFE. I ja bardzo się cieszę, że pan Ryszard Petru postanowił zająć się polityką. Mam nadzieję, że weźmie sprawy w swoje ręce, bo uważam, że dla ludzi takich jak ja jest to jedyna szansa, żebyśmy za te 30 parę lat dostali jakiekolwiek emerytury, na które teraz ciężko pracujemy.